Śniadanie jedz jak król, a kolację jak żebrak. Czy obfita kolacja może przeszkodzić w odchudzaniu? W jednym z randomizowanych badań przeprowadzono eksperyment na 20 osobach. Uczestnicy jedli 4 posiłki dziennie. Badanie polegało na zamianie przekąski z kolacją. Co ciekawego zauważyli badacze? Po pierwsze, osoby, które jadły późno kolację, miały pogorszoną kontrolę glikemii. Jedzenie późnej kolacji sprzyja podwyższaniu poziomu glukozy we krwi, oraz zwiększa oporność tkanek na insulinę. Czyli dla osób z insulinoopornością i cukrzycą typu drugiego, późna kolacja to strzał w kolano. Druga ciekawa rzecz, późna kolacja zmniejsza utlenianie tłuszczów, czyli lipolizę. Czyli jedząc późno kolację, organizm jest bardziej skłonny do gromadzenia tłuszczu niż jego użycia. Oczywiście najważniejszy jest deficyt kaloryczny. Deficyt kaloryczny jest na szczycie, jeśli chodzi o hierarchię ważności.